Forum otwieram 33. sesję Rady Dziennej Przyszedłej Zdrowia. Szanowni Państwo, do protokołu ostatniej sesji nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, to oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Tradycyjnie przyznany porządek obrad i tradycyjnie wpłynęło troszkę projektów uchwał, bo w terminie krótszym niż 10 dni to będą druki począwszy od druku 355. Przechodzimy do głosowania tych druków. To szanowni Państwa radni za wprowadzeniem druku numer 355 pod dzisiejsze obrady. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 356. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 357. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku? Trzymamy do góry rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 358. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 359. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 360. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 361. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy wszystkie projekty uchwał wprowadzone. W ten sposób oto porządek obrad został ustalony. Szanowni Państwo, zaczynamy od druku numer 351. Referuje go Pan Łukasz Filipiak. Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu rozporządzenia ustalonej uchwałą dnia 25.2013 roku w sprawie ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach na pieszych pieszych oraz stosowanie innych barier technicznych dla osób niepełnosprawnych. Paragraf pierwszy zmienia się zakres rzeczowy zadania do 5 samej uchwałą. Tutaj bardzo tak we wstępie, paragraf drugi. Po zmianie zakresu rzeczowy zadania numer 5 brzmi: prawidłowe obniżenie krawężnika wraz z montażem pasa medialnego przy przejściu dla pieszych na ulicy Gminy Włosowicza przy skrzyżowaniu z Aleją Kasińskiego. Na lesie od strony. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak może ją wyjaśniając. Po prostu zadanie, które było na pozycji piątej dotychczasowe, zostało realizowane w tym roku z pozostałych środków, więc tak postanowiliśmy, żeby nie dopisać nowego, by po prostu zmienić zakres rzeczowy. Taka była prośba Marcina Kapusty i taki pomysł. Komisja do tego przychyliła, więc uważamy, że... Czy z Państwa coś do projektu uchwały? Macie pytania? Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 352. Referuje Pan Jerzy Binej. Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dziennej 7. Paragraf pierwszy. Powołuje się Panią Magdalenę Mardyła na przewodniczącą Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dziennej 7. Zwierzyniec. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnieniem uchwały podejmujemy zgodnie z konstytucjami Rady. Ja chciałem tylko dodać, że na komisji komisja była bardzo zgodna. 10 osób głosowało za przewodniczącą Magdaleną. Wszyscy mieli możliwość się wypowiedzieć. Wszyscy się razem pozytywnie wypowiedzieli. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że tak będzie. Czy ktoś z Państwa coś chce do projektu uchwały dodać? Zapytam. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za uchwałą w proponowanym brzmieniu?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ja również dziękuję. Witamy za Pan Przewodniczącą. Muszę wrócić. Szanowni Państwo, ruch numer 353 referuje Pan Jerzy Cilej. Tylko, że tak grzecznościowo to uznała Przewodnicząca za to. Nie czy mowa Przewodnicząca zechce przygotować ten projekt uchwały? Uchwała w sprawie karty uchwały Rady Dziedziczyny Grzesznej z dnia 13 sierpnia w sprawie zadań powierzonych dla Kostrzynowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2016 rok. Paragraf pierwszy. Załącznik do uchwały, jak napisana, z dnia 28 sierpnia w sprawie zadań powierzonych otrzymuje brzmienie. Pierwsze, budowa i przebudowa ulic gminnych. Mam nadzieję, że Państwo to widzą, czytają i że nie muszę przedstawiać tego dalej. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Rozumiem, Krzysiu się zgłosił pierwszy. Proszę Krzysiu, tak? Parę pytań. Pierwsze pytanie to pozycja pierwsza. Mam pytanie o pozycję ulicy Zapisy, bo nie przypomniałem sobie, żebyśmy na komisji coś rozmawiali o umieszczeniu Zapisy właściwie na końcu tej listy. Ty bardziej by się znalazła w tym momencie za ulicami, które są tylko utrzymywane na liście po to, żeby tutaj śmiana, żeby projekt nie wygadł, żeby był jakiś wpis w dzienniku budowy. A za budową chodnika przy ulicy Zapisy jest wiele czynników, żeby to mawia, bo jest w stylu miejscowa droga, tam dużo ludzi chodzi. Zresztą na sierpniowej sesji rada umieściła tą pozycję na wyższym miejscu. No to troszkę mnie dziwi, że mimo że moim zdaniem, może się mylę, ale na komisji paskowa nie była dyskutowana, to w projekcie uchwały widzę taką zmianę. Drugie pytanie też jest odnośnie pozycji drugiej, bo to jest kwota 200 tysięcy. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale na komisji rozmawialiśmy o 100 tysięcy tysiącach i teraz pojawiają się takie pytanie, czy to w tym nie zabywamy proporcji, bo oświetlenie jest oczywiście potrzebne, ale budowa też jest wiele inwestycji takich stricte drogowych. No, te 200 tysięcy to nie jest troszeczkę za dużo, no i też nie wiem, czy dobrze pamiętam, jednak też na komisji to nie było uzgodnione. Chciałbym złożyć dwie poprawki generalnie wzrost. Pierwsza poprawka to ulica Zapisy się daje na 7 pozycję, potem 8 z kolorów Jadwigi, 9 Leśna, czyli generalnie jest wtedy to zgodne z tą uchwałą sierpniową. To jest pierwsza poprawka. Druga poprawka taka redakcyjna, techniczna, bo tu w nawiasach jest napisane inwestycja wprowadzona do WPF i do WPI przy wszystkich, a nawet by jeszcze rada póki co nie złożyła wniosku o wprowadzenie tych inwestycji. Zresztą jak złożymy wniosek, to zanim to prezydent wchodzi rada miasta wprowadzi, to mija trochę czasu, dlatego chciałem złożyć taką poprawkę redakcyjną, że pozycji pierwszej budowa i przebudowa ulic gminnych. Punktach 1-3 w nawiasach jeszcze trzy słowa inwestycja prowadzona do WPF i WPI i zastępuje się je słowami inwestycja ma być zrealizowana w cyklu wieloletnim po wprowadzeniu do WPF i do WPI. To jest druga poprawka. Proszę, bym ktoś się odniósł do tych moich pytań. Tak, ja pozwolę sobie, bo myślę, że jestem tą osobą, która po komisji ostatniej była w stałym kontakcie tak z Jurkiem, jak i z Magdą. No nie ukrywam, że minimalne, drobne zmiany są w stosunku do tego, co omawialiśmy, aczkolwiek one nie zaburzają założeń, które przyjęliśmy na komisji. Już mówię, z czego to wyniknęło, że tak jest, jak Państwo widzicie. Zacznę od może tego WPF-u i WPI jako ostatni. No może redakcyjnie jest to tyle, że jest napisane wprowadzona. To prawda, to jest błąd redakcyjny, powinno być inwestycja, no i to trzeba by zmienić. Bo dzisiaj będą wszystkie projekty uchwał do WPI, do WPF-u, więc słowo wprowadzona jest jakby czasem, że było już wprowadzone, a będzie dziś uchwała o wprowadzeniu. Ale będzie zbiór prezydenta wprowadzić. No mówię, no więc my wnioskujemy, więc to jest prawda, tu jest zgoda. Zaraz będziemy do tego, jak to zapisałeś, panie, dlaczego uznaliśmy, żeby to było zapisane? No dlatego, żeby było łatwiej potem komisji pracować nad uchwałą z prostej przyczyny, żeby wiedzieć, które zadania już oznakowywać je w uchwałach, które będziemy mieli w WPF-ie, żeby nie zapomnieć, czy konstruowaniu budżetu na następny rok i następny, a nawet i kolejna rada, tak? Więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia tego słowa, że może nie powinno być teraz, jeszcze w tej uchwale wprowadzona, tylko inwestycja, jak zapisałeś, przepraszam, poprawkę, realizowana w cyklu wieloletnim. No, może w ten sposób na razie, a potem jak już będzie wprowadzona, zmienimy, będzie napisane wprowadzona. No to jest jakby błąd faktycznie taki
merytoryczny, zły wyraz. Co do samej kolejności, szanowni państwo, ona została zmieniona w takim odniesieniu, że popatrzcie państwo, pierwsze trzy pozycje to są właśnie te rzeczy, które wprowadzamy do WPF-u. One nie podlegają żadnej dyskusji, mają być realizowane. Kolejne pozycje to są pozycje, które są ulic, które są zaplanowane wysoko w uchwale, ale do zrealizowania jednorocznego. I potem według kolejności, jak było w uchwale poprzedniej. Po prostu nie sądziliśmy, żeby ingerować w kolejność i na przykład dawać rzepichy przed Królowej Jadwigi, skoro w tamtej uchwale Królowej Jadwigi była przed rzepichy. A poza tym, no, ale ja chcę powiedzieć, ale jednak Królowej Jadwigi nie my realizujemy, Leśmiana nie my. W związku z tym tu w ogóle nie ma znaczenia, czy ta rzepichy będzie przed Królowej Jadwigi, czy nie. Ona i tak jest kolejna w razie czego do realizacji. W związku z powyższym nie ma to najmniejszego znaczenia, czy ją przesuniemy przed Królowej Jadwigi, czy nie, jeżeli rada będzie chciała, to przesuniemy. Ale to będzie się nie. Tak. Powiem państwu, jakie to ma znaczenie, skoro i tak Królowej Jadwigi nie finansuje dzielnica Leśniana. A Leśniana, to powiem szczerze, było wcześniej i jak komisja pamięta z poprzedniej rozmowy, to zastanawialiśmy się, żeby ją mieć pod ręką, bo gdyby nie daj Bóg nie było gdzie znaleźć inwestycji, to zawsze pierwszy etap, pierwszy atak zwany, czyli przeprowadzenie jakichś tam prac, kosztuje około 100 tysięcy. Oczywiście nie mamy zamiaru go robić, nawet dzisiaj dostałem potwierdzenie z WIT-u, że nawet gdybyśmy chcieli wprowadzić ten pierwszy etap, pierwszego etapu, to i tak nie wprowadzimy, bo musielibyśmy wskazać finansowanie całej inwestycji, która jest wyceniona chyba na około 4,5 miliona złotych. W związku z powyższym, jeżeli państwo chcecie przesunąć tą poprawką w ulicę Rzepichy na 8 pozycję, ja nie widzę problemu, aczkolwiek wtedy może i insurekcji kościuszkowskiej wypadałoby przesunąć, bo jest na 10 pozycji, a również jest za Królowej Jadwigi Leśniana, więc bądźmy konsekwentni. I druga rzecz, 200 tysięcy złotych. Musicie, szanowni państwo, znaleźć tyle, ile będziemy wydawać na inwestycje. My tutaj na komisji wyszło nam 120 z matematycznego obliczenia, ponieważ planowaliśmy 100 tysięcy miejsca parkingowe przy klasztorze Norbertanek. Na dzień dzisiejszy, według dzisiejszej wiedzy, żadnych szans na wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku. W związku z powyższym tyle nam spada z inwestycji i stanowisko przy jesionowej dla Straży Pożarnej, które nie będzie inwestycją. Czyli wypadło nam 144, bo teraz już znamy, 44 tysiące będzie to stanowisko kosztowało dla straży i wypadło. W związku z czym nie było innego wyjścia. A gdzie wskażemy 340 około czy 330 tysięcy na inwestycje? W którym momencie to zrobimy? Za miesiąc, za dwa, za rok, kiedy? A mamy 35% przeznaczyć na inwestycje. Stąd jest 200 tysięcy. Proszę. Mogę? Co do tej kolejności, czy faktycznie domowe to ma jakieś mniejsze znaczenie, ale jednak jak ta poprawka została przyjęta, to już w przyszłości nie będziemy musieli zmieniać uchwały, więc wydaje mi się, że to warto już zrobić, żeby na początku były te ulice, które rzeczywiście zamierzamy realizować, to wtedy oceny techniczno formalnej jest na pewno łatwiej. A co do tych 200 tysięcy, a nie warto by na przykład poszukać zadań, które mogą na przykład, bo generalnie to zadanie budowa i przebudowa ulic gminnych jest zadaniem inwestycyjnym, czyli warto by poszukać ewentualnie tak zadań, które można w cyklu jednorocznym realizować, typu chodnik pomiędzy Ulnaborach a przy Oczanickiej, bo tam nakład można to naruszenie zrobić w cyklu jednorocznym, jest to niewątpliwie inwestycja. Czy, no, nie wiem, czy te proporcje nie są troszeczkę... Nie rozumiem. Bo 200 tysięcy złotych dań na samo cyklu, no nie wiem, no. Ale masz chodnik na Borach Przeoczańskiej na ale nie do przodu, bo można by poszukać jakichś innych zadań. Ale szanowni państwo, szukacie po roku, no, o czym my dyskutujemy? Proszę wskazać dziś inwestycję, którą możemy wprowadzić do uchwały. Proszę bardzo. Proszę, bo możemy szukać. Tylko jak długo, pytam, będziemy szukać? Będziemy szukać, aż pan prezydent zabierze nam w przyszłym roku pieniądze? Jak długo będziemy szukać? Jeżeli znajdziemy, nie stoi nic na przeszkodzie, ponownie zrobić projekt uchwały, który zmieni zadania. Już mam 20 tysięcy na przykład. Ale szanowni państwo, jeżeli w tym roku pan prezydent zatrzymał wszystkie środki, 12 września na nowe zadania, jak sądzicie, przy 300-milionowej dziurze, gdzie jeszcze takiej nie było, wejście w nowy rok, w którym miesiącu pan prezydent zatrzyma środki w 2013 roku? Poczeka do września, czy zrobi to w maju? Jak sądzicie? To, bo wiesz, Krzysztof, z całym szacunkiem, ale komisja to przerabia ileś miesięcy.
tym od jesieni, a ty oczywiście, jak jest projekt uchwały, zastanawiasz się, czy można znaleźć inwestycje. No znajdźcie, szukaliście od tej ludzi. Ostatnio też zostało sporo inwestycji wprowadzonych, więc to też jest z mojej inicjatywy, ale... No i one są. To już zostawmy to w takim kształcie, czego ma tu mamy. No proszę bardzo, co się dzieje. To nie jest inwestycja, to jest remont. Druga strona. Dobrze, czy masz zapewnienie z ZIT-u, że zostanie zrealizowana w 2013 roku dokumentacja i realizacja? No bo pytano tu Państwo na stronę. Ale czy masz to na piśmie? No wiecie, no o czym my dyskutujemy? O tym, że zaraz będziemy 3-4 kolejne inwestycje. No nie, tylko ja jeszcze raz apeluję do wszystkich radnych i bardzo Państwa o to proszę. To, co Ty teraz powinien mówić, powinno się odbyć na Komisji Infrastruktury, powinno zostać zgłoszone, powinniśmy w międzyczasie wystąpić na piśmie i zobaczyć, czy jest szansa to zrealizować. Jak mamy, to tu wprowadzamy. Dobrze, to może głosujmy, bo już komisja... Szanowni Państwo, Julia, czy głos, czy przerwaj, bo są poprawki już, także... Są poprawki, bo chciałam zakończyć dyskusję. Zakończyć nie możesz, ale czy są jeszcze jakieś głosy, zanim Julia złoży wniosek formalny? Myślę, że nie ma potrzeby, bo nie ma chyba szalonej ilości radnych w górze. Ja rozumiem, że mogę odczytać, wpłynęły 4 poprawki. I według kolejności pierwsza poprawka wpłynęła radnego Szczęsnego Filipiaka, czyli moja. I tak ta poprawka brzmi w ten sposób. Do listy drugiej, czyli na drugiej stronie budowa oświetlenia. Uwaga, dopisuje się w punktach od 1 do 7 wykonanie projektów wraz z budową. A w punkcie 8 słowa wykonanie projektu. Następnie dopisuje się punkt 9 w brzmieniu ulica Oświęcimska około 200 metrów wykonanie projektu i punkt 10 w brzmieniu ulica Fabiańskich około 200 metrów wykonanie projektu. Już Państwu wytłumaczę, dlaczego pozwalam sobie tą poprawkę złożyć. Jest to po rozmowie z panem Dudzińskim z wydziału zajmującym się oświetleniem. Ulica Pod Kamyk za tymi torami powiedział, że jest za duże prawdopodobieństwo, że nie da się zrobić projektowania budowania w jednym roku. Stąd zaproponował, żeby tylko na projekt przeznaczyć pieniądze, bo budowy raczej się nie zdąży. To jest oświetlenie za torami kolejowymi i pomimo, że tam energetyka przeprowadziła ostatnio, dlatego ośmielamy się w ogóle zajmować oświetleniem tej ulicy, to trzeba najpierw uzgodnienia będzie zrobić, żeby oni zechcieli po tych słupach energetycznych zgodzić się, żeby ZIT poprowadził zasilanie tego oświetlenia. No i to bardzo długo trwa, bo to PKP będzie musiało się zgodzić i tak dalej. Ale w związku z tym, że jeżeli sam projekt zapiszemy, no to jakby około tych 200 tysiącach znowu mam lukę 20 tysięcy, to wziąłem następne, kolejne ulice, które w porozumieniu z ZIT-em, również ZIT uznał, że projektowanie i realizacja w jednym roku będzie prawie niemożliwa. Czyli ulice Fabiańskich i Oświęcimską. Tam po prostu będą potrzebne zgody wszystkich mieszkańców, bo będą wejścia w tereny prywatne. Stąd mniejszym, jakby małym ryzykiem jest, żeby zrobić same projekty w tych 3 miejscach. I mniej więcej to jest 200 tysięcy. Ja sądzę, że i tak po przetargach tam zostanie 20-30 tysięcy i będziemy jeszcze tą uchwałę co najmniej 2 razy poprawiać na wiosnę, czy tam w lecie. Ważne, żeby jak najwięcej mieć wpisanych tych rzeczy, żeby próbować wydać. I to tylko tyle porządkuje, czyli byłyby 7 pozycji projektu buduj w jednym roku i 3 pozycje same projekty. Oczywiście na następnej sesji to już komisja, mam nadzieję, przygotuje 3 projekty uchwały o wpisanie do WPF-u i WPI tych 3 zadań, które będą projektowane tylko. Można zadać jeszcze? Tak. Czy na gdzieś powstania styczniowego na 10, to tam były 300 km jeszcze, czy to gdzieś tam? Znaczy myśmy tego... Myśmy według Jasiu, ja się już opowiadam. Być może one jest są, ja nie mówię za to, że tam jest jeszcze kilka ulic, na 2014 na pewno zostaną. Tylko myśmy umówili się na Komisji Infrastruktury, że ustaliliśmy bodajże pierwsze 5 pozycji, a potem, żeby dobrać tak, żeby w miarę gdzieś były w dzielnicy rozlokowane, a nie w jednym miejscu. Bo tam się gdzieś nie uciekło. Tam nam nie uciekło na pewno, a jeżeli nie, to weryfikacja tych list, to ja już mam nadzieję, że komisja spokojnie zweryfikuje te wszystkie. Wydobędziemy listy, mam nadzieję, 3-4 lata wstecz i razem z panem Dudzińskim trzeba będzie usiąść i sprawdzić, bo tam parę rzeczy wypadło, że nie da się w ogóle zrealizować. Po prostu zrobić nowo. Myśmy w tej kadencji jeszcze nie robiliśmy żadnej uchwały ani pisma o oświetleniu w ulicach. Bazujemy cały czas na
zgłoszeniach tylko mieszkańców i na starej liście jeszcze z tamtej kadencji. To tyle. Druga poprawka wpłynęła, może głosujmy po kolei te poprawki, żeby one się chyba żadne nie wyklucza, żadna się nie wyklucza, ani żadna nie ingeruje w drugą chyba. Także moglibyśmy głosować po kolei poprawki, żeby Państwu było łatwiej. Czy ta poprawka jest jasna, którą przeczytałem? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki? Kto jest przeciw? To się wstrzymało. Dziękuję, stwierdzam, że pierwsza poprawka przeszła. Druga poprawka jest autorstwa pana Pawła Kowalskiego. I pan Paweł Kowalski, to jest tak, w załączniku zadań powierzonych dopisujemy na pozycji 11, czyli za inspekcji kościuszkowskiej, uporządkowanie i przebudowa chodnika wraz z zieleńcem przy klasztorze Norbertanek przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Tak brzmi ta poprawka. Czy ktoś z Państwa chce się odnieść do tej poprawki? Piotrek. Ja mam takie pytanie, czy tak powiem jest pomysł na jakiś zakres, czy tam chcemy zrobić, bo to jest takie bardzo wynikowe i też odcinek jest bardzo szeroki, bo praktycznie mamy od Rudawy aż poprzez przewężenie do Józefa. Znaczy cały czas próbujemy uporządkować teren przy wjeździe do klasztoru św. Norbertanek od strony Kościuszki. Tam jest i chodnik rozwalony i rozjeżdżają auta, zieleniec. No, w związku z tym trzeba by to ująć w naszej gdzieś tutaj, w tej uchwale. Nie znaczy to, że jesteśmy w stanie to zrealizować, ale można spróbować. Znaczy ja mam uwagę jedną, moim zdaniem taki zapis nie może być. My nie możemy z tej uchwały zieleńcem się zajmować. Właśnie o tym też myślałem, o tym zieleńcu, że jednak to nie powinno być tej uchwały, bo tutaj jest budowa i przybudowa ulica, a nie ten. Ja bym to podkreślił. Może to tak, ja myślę, że przebudowa chodnika. To jest uporządkowanie i przebudowa chodnika w Szurwicy. No i to jest stało. I to jest stało. Dlaczego? Przebudowa. Przebudowa może być w WPF, a nie musi być. Ale to a przebudowa chodnika sama może być. Znaczy może tak, bo tu masz uporządkowanie. No nie wiem, czy to uporządkowanie, ale przebudowa chodnika przy klasztorze Norbertanek przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Może tylko tyle. Uporządkowanie terenu można by było zrobić. To nie jest jedno z jest to jedno z nieklucza, bo jest to w porządku. To jest taki delikatny wybieg, jeżeli byśmy mieli połączyć to z jakimś. Krzysztof. Tylko pytanie, czemu na tą listę nie remontową, bo to by mogło, no to jest właśnie tylko... Ponieważ projekt trzeba... Trzeba projekt, tak? ...temat i to musi być zatwierdzenie przez to trzeba. Z tego, co myśmy dyskutowali, to raczej tam będzie tylko chodnik remontowany, prawda? I wjazd do środków wybranych. I zieleńca razem z komisją zieleni mieliśmy to robić. I dokładnie to, co jest. Ale... Znaczy, szanowni Państwo, czy wytłumaczyć? Ja wytłumaczę. Wygląda sprawa tak, jeżeli robimy coś z przebudowy, to musi być projekt i w tym przypadku musi być ten projekt, musi być zatwierdzony przez konserwatora, stąd jest tutaj poprawka naniesiona, a nie jest w remontach, prawda? Dlatego... Ale jeszcze dobrze. Marcin napisał ostatnio znów pismo do sióstr Norbertanek i jakby zapewnił, że w 2013 roku ten rekultywacja tej zieleni i porządki będą zrobione. W tym wypadku jakby zaczniemy znów projektować pewne rzeczy, nie? To znowu się przeciągnie nam też znów na 2 lata. Szanowni Państwo, bo żebyśmy mieli pewno jasne, żeby uporządkować jeszcze dyskusję, bo musimy wiedzieć, że tak, miejsc parkingowych nie wolno nam według stanu prawnego na dzień dzisiejszy tam zrobić. Że to plan. Plan zabrania. I
Ja miałem przyjemność rozmawiać z panem konserwatorem miejskim, przepraszam, wojewódzkim Janczykowskim i on mi powiedział wprost, że po pierwsze, nie on się tym zajmie, tylko konserwator Janczykowski, a konserwatora miejskiego, Zbiegień, a pismo od konserwatora Zbiegienia jest w dzielnicy, które dostaliśmy od ZIT-u, gdzie jest wyraźnie negatywna opinia z prostej przyczyny. Plan zagospodarowania nie dopuszcza miejsc postojowych przy klasztorze. Teraz, bo myśmy rozmawiali, że może uda nam się coś próbować dalej walczyć o te miejsca. My zaprzepaściliśmy szansę 2 lata temu, wydaje mi się, zrobienia remontu i cichaczem utwardzenie miejsc postojowych. To już minęło, to się już nie wróci. Żaden inspektor z ZIT-u na to się nie pójdzie, nie zgodzi, dlatego że zajął już stanowisko konserwator. Koniec, koniec. I teraz zostajemy tylko przy chodniku, Jurek. Bo ja myślę, że po przeciwnej stronie ulicy jest chodnik, który ma 4 metry szerokości. Na dzień dzisiejszy tam jest zakaz postoju. Straż Miejska blokuje stojące tam samochody bez sensu. Jak? Teraz właśnie zakaz stoi. Musiała załatwić, żeby ten i tam jest więcej miejsc parkingowych niż akurat tu pod kościołem, żeby tam stało gdzieś tam 4 czy 5 samochodów. Takimi prostymi metodami można inaczej to zrobić, a nie... Tam jest na pewno most, na moście można stawać i tak... Jeszcze pamiętajmy, że mamy ten chodnik na remontach. Przepraszam, Piotrek, potem Krzysztof. Propozycję 11, ale tak naprawdę mamy numer potrzebne, że tego nie zrealizujemy. Finansowych, natomiast biorąc pod uwagę, że ta przebudowa czy remont, on jest o tyle skomplikowany, że musimy popatrzeć się na rozwiązanie miejsc parkingowych, które w tej chwili są tam na dziko, ale one są potrzebne, więc moja propozycja, żeby się zastanowić nad tym i myśleć jakie rozwiązanie kompleksowe i patrząc przede wszystkie problemy tego miejsca, czyli problemy rozjeżdżanej zieleni, chodnika, braku miejsc, zakazów postoju, żeby na tym się Komisja Miejska Infrastruktury zastanowiła nawet z Komisją Kultury jakoś dojść do ładu. Coś wymyślić, co tam można zrobić. No tak, bo jak nawet jest to obiekt, tutaj później. A, z tyle się. Tam nie ma nic do tego. Jeżeli możemy tego chodnika poprzeć, nie możemy poprzeć pasa drogowego, to ewidentnie to jest po prostu remont, bo jeżeli się nie zmienia to gabarytu. Mówiący o tym, że ma być tam, mogą być takie rzeczy umiejscowione jak zieleńce i chodniki. Ja osobiście tak, podoba mi się, od razu mówię słowo uporządkowanie, bo albo przebudowa, albo remont. Jakby formalnie ja takiego słowa uchwale nie widzę, ale to Państwa będzie zależało. Natomiast mam takie pomyślenie, powiecie Państwo, ja już przez tej kadencji byłem 3 razy na wizji lokalnej na tym parkingu miejsca. Nie ukrywam, że no cóż, będziemy 4., 5., 6. w 5 komisji i nic nie wymyślimy, bo dla tego miejsca nic się nie da wymyślić. To jest moje zdanie. Jeżeli można, to zadbać, zrekultywować skwer, jeżeli można, wyremontować pole. Może właśnie zamienić to słowo na rewitalizację. Też coś innego. Jeśli mogę zasugerować, to jeśli są tego typu wątpliwości, to niech to wróci do właściwych komisji, a sprawę może wyjaśnić głosując, kto uważa na temat obecnej formy poprawki. Dobrze. Szanowni Państwo, czy ktoś coś jeszcze chce dodać? Ja mam tylko wniosek formalny przeciwko moim imieniu do głosowania w tej sprawie po sprawie tej poprawki. Czego ja tych nosi wniosek formalny? O imienny głosowanie. Jest takie prawo. Nie, ale to nie wyjdzie. Zaraz powiemy.
Jest takie prawo. Szanowni Państwo, momencik. Paragraf 25, ustęp 3. W sprawach merytorycznych na wniosek co najmniej 3 radnych przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radny kolejno w porządku alfabetycznym wyczytywany przez przewodniczącego obrad lub wskazanego przez niego radnego oddają swój głos, który wyczytuje powtarzanie kartami. W związku z czym to musi być wniosek co najmniej 3 radnych. Tu jest 3. Mogę na sobie zależy. Nie ma. Czyli rozumiem wniosek 3 radnych wpisujemy pan Paweł Kajfasz, pani Ewa Wcisło i pan Paweł Erwalski. W momencie wydrukujemy listę imienną, zaraz będziemy mieli do głosowania. Głosujemy poprawkę. Jest. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, czytam po kolei. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki, która brzmi... Nie. Ja chcę przeczytać poprawkę. Dobrze rozumiem? Dobrze. Poprawka brzmi teraz tak. Na pozycji 11 wpisujemy uporządkowanie i przebudowa chodnika przy klasztorze na Norbertanek przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Proszę Państwa, głosujemy po kolei. Kto jest za? Szanowni Państwo, po kolei czytam nazwiska i słyszę, czy jest za, czy przeciw poprawce. Pan Andrzej Budziak. Za. Pan Bułat Paweł. Przeciw. Pan Dziura Bartkiewicz. Przeciw. Filipiak Łukasz. Przeciw. Szczęsny Filipiak. Przeciw. Gaczorek Filip. Przeciw. Garzeł Marzena. Przeciw. Golonka Marek. Przeciw. Hawranek Andrzej. Nie ma. Jakubowski Krzysztof. Wstrzymuje się. Kajfasz Paweł. Za. Kapusta Marcin. Wstrzymuje się. Kowalski Paweł. Za. Kwarciak Krzysztof. Wstrzymuje się. Mach Julia. Przeciw. Mardyła Magdalena. Wstrzymuje się. Markowski Jadłów. Wstrzymuje się. Milej Jerzy. Wstrzymuje się. Sikora Marek. Przeciw. Tumigajski Piotr. Przeciw. Wcisło Ewa. Cztery głosy są za. Dziesięć przeciw. Pozostałe wstrzymujące się. Poprawka nie przeszła. Czytam kolejne dwie poprawki. Kolejne dwie poprawki. A autorstwa Krzysztofa Kwarciaka. I to nie ma pozycji 1. Budowa i przebudowa ulic gminnych w punktach od 1 do 3 w nawiasach skreśla się słowo inwestycja wprowadzona do WPF i WPI. Zastępuje się ją słowami inwestycja ma być realizowana w cyklu wieloletnim po wprowadzeniu do WPF i WPI. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka autorstwa Krzysztofa Kwarciaka. W pozycji 1. Budowa i przebudowa gminnych zadań określonych w punkcie 9. To jest ulica Rzepichy, chodnik, umieszcza się na pozycji 7. Pozycje dotychczas umieszczone w punktach 7 i 8 otrzymują kolejne numery. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymał.
Szanowni Państwo, poprawka przeszła. Chciałbym głosować. Szanowni Państwo, głosujemy całą uchwałę razem z poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy teraz do druku 354, tak? Projekt Komisji Infrastruktury, referuje pani Magdalena. Ja się dostał. Ja już przepraszam, gratuluję, ale... Uchwała w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Szczytnej Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2015. Paragraf pierwszy. Wniosuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPF i WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa nowych oraz remont istniejących miejsc postojowych w Alei Waszyngtona przez Medal Salwatorski. Teraz tak, fazę realizacji inwestycji mamy 2013 opracowanie dokumentacji projektowej, 2014 dokończenie dokumentacji oraz inwestycji formalno-prawnych, remont istniejących miejsc postojowych i 2015 realizacja wydarzenia w miejscu. Paragraf 2, uchwała w tej świecie dnia podjęcia. Czy Państwa jakieś pytania, uważnie? Powiem, tylko zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o projektowanie i płatność w 2013.